Najgłośniejsze newsy ostatniego tygodnia, lecimy. Niosówka! Wybory wygrało PiS, ale mimo tego nie będą rządzić. Zdobyli 35%, to oznacza, że nie mają większości. Złapany Stew wydał film, ale to raczej sztuczna inteligencja. TikTok już wprowadza wymóg na oznaczanie AI przy takich treściach. Polacy zremisowali w meczu z Mołdawią 1-1. A to oznacza, że na euro nie mamy awansu bezpośredniego. Wojtek Gola szuka ludzi do pracy w swojej firmie z warzywozem. Stanowski opuszcza kanał sportowy, info potwierdzone.